Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk. Cześć, jestem Amelia Krząpa. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać, jak zrobić prostą, ale efektowną sesję modową przy użyciu iPhone'a, mojego iPhone'a 10. Powiem Wam co nieco o akcesoriach. Amelia z kolei jest stylistką jednego z czołowych polskich magazynów, więc powie Wam trochę o trzech stylizacjach, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Ja skupię się na tej stronie bardziej technicznej, pokażę Wam, jakich akcesoriów użyć, jak patrzeć na światło, no i mam nadzieję, że te efekty sesji będą naprawdę ciekawe. Amelia, powiedz nam coś o pierwszej stylizacji. Jest dość prosto, monochromatycznie. Powiedz. Jest coś. Bardzo prosta, z jednej strony minimalistyczna, z drugiej strony, jak widać, mam koszulę taką rozbudowaną, która jest całkiem ciekawa, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd, to nie jest żadna koszula od projektantów, to jest zwykła koszula z sieciówki. Tak naprawdę wszystko, co mam na sobie dzisiaj, jest z sieciówki, więc każdy tak naprawdę może wejść do sklepu, wziąć kilka ubrań i stworzyć ciekawe stylizacje, ale warto pamiętać o tym, że akcesoria są bardzo ważne. Gdybym założyła tylko koszulę i spodnie, ta stylizacja nie byłaby taka ciekawa. Wystarczy, że założę okulary czy kapelusz, biżuterię i od razu ciekawszą mamy stylizację i ciekawsze zdjęcia. Jedna rzecz o okularach. Dobrze jest czasem wyciągnąć szybki z okularów, jeśli to są takie okulary typowo kupione pod sesję, bo kiedy będę doświetlał to blendą, wtedy nie mamy tego odbicia, co będzie lepiej wyglądało na zdjęciach. Chodźcie do środka, pokażę Wam, jak wygląda to miejsce, gdzie będziemy fotografować, no i zaczniemy robić pierwsze kadry. Zacznijmy sobie od światła. To ma kolosalne znaczenie. Te sesje zaplanowaliśmy przed 18, a mamy lipiec, więc słońce jest dość długo wysoko, ale teraz o tej godzinie przed 18 jest już troszeczkę niżej. Spójrzcie, jak teraz światło wygląda na twarzy Amelii. Co prawda mamy trochę chmur, ale ono i tak jest dość twarde. Oczywiście możemy z tego skorzystać, natomiast to już jest dla troszeczkę bardziej doświadczonych fotografów. Według mnie zdecydowanie lepiej byłoby obrócić się w stronę w stronę słońca, tak żeby mieć trochę cienia na twarzy. Tutaj jeszcze dodatkowo ten cień tworzy kapelusz. Ale teraz twarz będzie w cieniu. Ja zrobię zdjęcie po prostu. Zobaczycie, jak to wygląda. Mamy przede wszystkim troszeczkę za jasno w tle. I teraz spróbuję doświetlić blendą. Ale spójrzmy, że jeśli używam srebrnej blendy, to w tym momencie po pierwsze, Amelia nic nie widzi. Zrobimy jedno zdjęcie. Raz, dwa, trzy. Krzywi się na tym zdjęciu i to nie wygląda dobrze. Kiedy mamy twarde światło, czyli bezpośrednie światło słoneczne, zdecydowanie lepiej użyć białej blendy, co będzie wyglądało bardziej naturalnie. Oczywiście tło i tak wyjdzie troszeczkę przepalone, ale według mnie już jest i tak całkiem nieźle. Tutaj bardzo dużą robotę robi tryb HDR, który włącza się sam z siebie w iPhone'ie, więc myślę, że ten efekt jest całkiem niezły. Zróbmy jeszcze jedno zdjęcie. I mamy całkiem ciekawy efekt, ale jeśli nie macie takiej możliwości, że nie wiem, tło będziecie mieli zupełnie nieciekawe, poszukajcie cienia. Chodźcie tutaj troszeczkę do cienia. Poprosimy Amelię, żeby stanęła tutaj i teraz w cieniu to światło jest dużo bardziej wybaczające błędy, bo nie ma właśnie tego twardego światła. Tutaj blendą chyba za dużo nie zdziałamy. Jeśli chodzi o blendę, ja używam takiej, która ma 80 cm. Myślę, że 60 cm to jest takie minimum, a blendę kupicie za kilkadziesiąt złotych w dowolnym sklepie fotograficznym. Ja się teraz przełączę na robienie zdjęć Lightroomem, który pozwoli mi robić pliki RAW, które będą bardziej elastyczne podczas edycji. Przechodzę do trybu profesjonalnego, ale nie będę tutaj za bardzo nic zmieniał, z tego względu, że mam dużo światła i nie muszę martwić się o wysokie ISO, które mogłoby zniszczyć jakość tych zdjęć. Kiedy robicie zdjęcia modowe, spokojnie możecie wykorzystać szerszy kąt. Ja teraz korzystam z szerokiego mojego obiektywu i fotografować delikatnie od dołu. Zróbmy kolejne zdjęcie. Wykorzystuję dodatkowo tę ciekawą architekturę, którą mam tutaj. No i tutaj wszystko bardzo ciekawie ze sobą gra. Mamy monochromatyczne elementy jakby w tle. Mamy bardzo ładne światło, które dodatkowo teraz widzimy, że rzucane jest za Amelię, ale na twarzy Amelii mamy cień, dzięki czemu jest dużo bardziej bezpiecznie. I zobaczcie, że teraz
tak naprawdę poruszając się po tych kilkunastu chyba metrach kwadratowych, możemy osiągnąć naprawdę ciekawe efekty. Wyszło nam jeszcze słońce, więc poprosimy Amelię, żeby stanęła tutaj. Zrobię Ci teraz jeszcze to złe zdjęcie z tym twardym światłem. Teraz razi Cię na pewno to słońce. Druga rzecz, widać mnie, ale spróbowalibyśmy zrobić takie zdjęcie, gdzie rzucisz sobie na twarz cień właśnie tych, który leci z kapelusza. Ja Ci zrobię bliższy portret, niżej głowę daj teraz, jeszcze niżej i zrobię Ci po prostu bliższy portret. Używam w tym momencie obiektywu tele, niżej głowa i zrobiły Ci się tutaj takie piegi, które są z tego kapelusza. Patrzcie na takie rzeczy, a teraz zrobimy drugą stylizację. Więc do zobaczenia za chwilę. Te zdjęcia, mam nadzieję, że wyjdą zupełnie inaczej. Dziękujemy Amelii, widzimy się za chwilę. Przenieśliśmy się do drugiego miejsca, pod budynek wrocławskiej chemii. To jest budynek z poprzedniej epoki, więc będziemy mieć inny klimat tych zdjęć. Amelia też już ma na sobie inne ciuchy. Jesteśmy 50 metrów od tamtego miejsca, więc wszystko robimy właśnie bardzo blisko siebie, żeby pokazać, że w sumie będąc w jednym miejscu, robimy zupełnie różne zdjęcia. Wykorzystujemy też miejsce, gdzie mamy sporo światła i cienia, więc cały czas będziemy tym grać. Teraz włączę jeszcze, kiedy będę robił zdjęcia, zrzut z ekranu z aplikacji, tak żebyście widzieli od razu to na żywo. Amelia ma inną stylizację, więc może jeszcze powiedz nam coś o tej stylizacji. Ona wygląda zupełnie inaczej, wszystko ma zupełnie inny klimat. Ja sam chętnie posłucham. Wszystko ma zupełnie inny klimat, ale jest równie minimalistyczne. To jest bardzo prosta stylizacja. To są także ubrania z sieciówki, ogólnodostępne, ale w tym przypadku wykorzystałam chustkę. Chustkę wplotłam sobie w mój kucyk, no i ona robi nam tutaj odgrywa dużą rolę jako akcesorium. Trochę mi się to kojarzy z jakąś taką japońską stylizacją. Tak, bo mam na sobie takie w sumie kimono z dużymi rękawami, którymi też fajnie będę mogła grać podczas pozowania. Ale co ważne jeszcze, mam na sobie buty na bardzo małym obcasie, ale nawet bardzo mały obcas może nam wydłużyć sylwetkę, dlatego to też przydaje się podczas sesji. No dobrze, więc chodźcie z nami, ja narzucę tutaj jakąś narrację, pochodzimy troszeczkę obok tego miejsca, zrobimy zdjęcia i zobaczycie, jak fajne efekty mogą nam z tego wyjść. Cały czas będę korzystał z mojej blendy, tam gdzie będzie taka konieczność. Do zobaczenia za chwilę. Nasze światło cały czas się zmienia. Co chwilę wychodzi słońce pełne zza chmur. Myślę, że zaraz wyjdzie i tutaj przede wszystkim musicie uważać na to, żeby właśnie nie świecić taką srebrną blendą, bo zobaczcie od razu na zrzucie z ekranu mojego telefonu, jak to źle wygląda. Wtedy mamy takie podświetlenie niczym z horroru od spodu i zdecydowanie lepiej, zresztą Amelia, ja Ci zrobię takie zdjęcie właśnie to złe, zdecydowanie lepiej, jeśli już fotografujemy w pełnym słońcu, przyłożyć białą blendę. I teraz może zagrajmy coś z tymi rękawami. Super. I nie bójcie się kadrować od spodu. Kadrowanie od spodu przy sesjach modowych jest jak najbardziej ok. O, tylko nie zasłanię się tym rękawem. Fajnie to wygląda. I teraz sfotografuję Cię właśnie pod tym kątem, ale postaram się ukryć te brzydkie elementy na dole. Troszeczkę bliżej mnie poproszę i tutaj doświetlam twarz Amelii blendą z tej strony, białą blendą, mam fajne niebieskie niebo, pracuję w trybie profesjonalnym w Lightroomie, o, jest świetnie i teraz głowa do góry jeszcze, daj sobie głowę do góry, świetnie, super, aż się chce robić dużo zdjęć. Podejdźmy kawałek dalej. Myślę, że fajnie by wyglądało, jakbyśmy troszeczkę przełamali te zdjęcia, żeby ty masz taką dość elegancką stylizację, a tutaj w tle mamy no, dość zniszczony ten budynek. Jakbyś się oparła tutaj właśnie z tymi kwiatkami, mamy troszeczkę właśnie budynku z poprzedniej epoki, który jest zniszczony i to będzie, myślę, fajnie wyglądało. Super. Ja pracuję na obiektywie szerokokątnym, który nie jest typowo portretowy, ale jednak chodzi nam o to też, żeby pokazać, jak to w sesjach tych bardziej modowych, też ciuchy
i całe miejsce, w którym jesteśmy. Fajnie. Ja troszeczkę się obniżę i dzięki temu pokażę odbicie chmur w tych szybach, które mamy tutaj. Świetnie. Super. No i tutaj akurat jesteśmy w takim półcieniu, bym powiedział, i wygląda to jak najbardziej ok. Chodźmy dalej. Chciałbym jeszcze mieć zdjęcie tutaj, na tle tego budynku, który już ma jednak inny wydźwięk. I zrobimy tutaj całą postać. I fajnie, bo w tle widzimy wychodzące słońce. Teraz spróbujemy doświetlić trochę Amelię tutaj blendą. I tu srebrna jest ok, ponieważ nie pada na nią bezpośrednie słońce. Super. I trochę od spodu. Jest bardzo fajnie. I teraz zrobimy w ten sposób i w tamtą stronę spójrz. Świetnie. I troszeczkę niżej wzrok. O, tak, 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 jest dobrze. Super. O, i teraz widzę, że pozbyłaś się tej chustki i fajnie to wygląda. Super. Ja jeszcze bliżej podejdę do ciebie. Mamy świetne te chmury, które są w tle. I teraz obracam się dosłownie o kilkanaście stopni i mam już budynek w tle. Super. Świetnie. Ok. I to byłoby na tyle z tej naszej bardzo krótkiej sesji. Teraz zobaczcie, jak wyglądają te zdjęcia, które nam wyszły. A my przebieramy Amelię w kolejną stylizację i zrobimy zdjęcia jeszcze w jeszcze innym klimacie. Do zobaczenia za chwilę. Teraz weszliśmy jeszcze trochę pod dach tej biblioteki. Amelia ma znowu kolejną, zupełnie inną stylizację. I tym razem zamiast tego betonu biblioteki postaramy się wykorzystać drewniane elementy, czyli tę ławkę i tamtą ścianę, która jest w tle. Amelia zmieniła stylizację. Myślę, że ja na temat tej stylizacji nie będę mówił. Oddam głos Amelii. Amelia powie, co ma na sobie, a ja chętnie posłucham. Ja na sobie mam kolejne rzeczy z sieciówek i do eleganckiej, takiej eleganckiej koszuli dodałam różowe spodnie, które się rozkładają jak spódnica, więc są bardzo fajne do zdjęć. I wykorzystałam sporo akcesoriów, bo wykorzystałam gumkę do włosów, niebieską, nie wiem czy widzicie. Dodatkowo wykorzystałam okulary bez szybek. Tak, żeby nie było ewentualnie widać tej blendy. I gruby plastikowy łańcuch, więc myślę, że będzie ciekawie. I opaskę. Więc znowu robimy krótką przerwę. I zaczynamy fotografować. Tym razem nie będę pokazywał Wam zrzutu z ekranu, bo będę chciał troszeczkę więcej tym razem zdjęć zrobić w poziomie, bo super rozkloszowują się te spodnie i myślę, że te zdjęcia Wam się jak najbardziej spodobają, więc widzimy się za chwilę. Teraz wykorzystamy trochę ławkę. Ja będę fotografował Lightroomem w trybie profesjonalnym, aczkolwiek wszystkie parametry będą automatycznie dobierane. Akurat iPhone świetnie to robi. Nie będę się martwił o to, że będę miał coś z jakością nie tak. Tego światła jednak jest tutaj dużo, więc o to się nie martwię. Teraz będę robił więcej zdjęć w poziomie, więc zobaczycie je po prostu jako przebitki tego filmu. Więc ja się zabieram za robotę. Tutaj na pewno trzeba będzie wykorzystać właśnie te duże spodnie. Spójrz na mnie tutaj, Amelia. I tę ławkę tutaj, która nam poprowadzi wzrok dalej. Super. Ostatnie nasze zdjęcia zrobimy na tle tej drewnianej ściany, jak również na tle tego, co widzimy u góry, tam odbija się ładnie niebo w tych wielkich szybach. Włączam mojego Lightrooma i będę robił szersze kadry, tak żeby pokazać całą postać i właśnie, żeby było widać też te rozkloszowane spodnie. Super. I do góry trochę głowa. Świetnie. Nasza sesja modowa iPhone'em dobiegła końca. Jak widać,
nie potrzeba dużo. Wystarczą ciekawe stylizacje, budynek, który zapewni nam i światło, i cień, dobra pora do zdjęć, blenda, która pomoże doświetlić twarz. No a teraz przejdźmy jeszcze do postprodukcji, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i zobaczcie, że tak ciekawe efekty można uzyskać, mając takie maleństwo w kieszeni. Po naszej sesji modowej przenieśliśmy się w trochę bardziej malownicze, plenerowe miejsce, gdzie chciałbym pokazać Wam kilka kroków postprodukcji. Obrobimy trzy zdjęcia, to będą trzy różne zdjęcia, obrobimy je w dwóch różnych klimatach przy użyciu presetów, które dostaniecie w opisie pod filmem. Pierwsze nasze zdjęcie wygląda w ten sposób, mocna poza, ogólnie podoba mi się, mocno czarno-białe, jeśli chodzi o samą kolorystykę na zdjęciu, to znaczy jeśli chodzi o ubrania, ale samo zdjęcie czarno-białe nie będzie. Bardzo lubię mój preset, który nazywa się Low Contrast Vibrant, czyli ma dość niski kontrast, ale dość mocno nasycone kolory. Wejdziemy w presets, włączamy Low Contrast Vibrant. Zobaczcie, że od razu wróciło mi dużo szczegółów na tej koszuli, którą tutaj mamy, aczkolwiek kolory są troszeczkę za ciepłe. Zatwierdźmy ten preset i następnie przechodzimy do koloru i oziębimy tutaj balans bieli. Ja bym wolał, żeby to zdjęcie miało taki chłodniejszy wydźwięk. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj low contrast, czyli niski kontrast, dlatego przejdę do zakładki light i tutaj ten kontrast troszeczkę podbije. Spójrzmy, jak prezentują się jasne i ciemne partie. Shadows są na plus 100, natomiast w blacks jest jeszcze tutaj pole do popisu i dzięki przesunięciu tego suwaka delikatnie w prawo mamy szczegóły na tej koszuli. Zerknijmy, jak wygląda przed i po. I zobaczcie, że to zdjęcie wygląda teraz naprawdę ciekawie. Żeby nie przedłużać tego filmu, zerknijcie po prostu sobie, które suwaki, jak krzywe są tutaj poprzesuwane i będziecie uzyskiwać taki sam efekt na Waszych zdjęciach, bądź korzystajcie po prostu z tego mojego presetu dowoli. Przejdziemy teraz do innego zdjęcia, gdzie chciałbym uzyskać trochę inny klimat. Włączymy zdjęcie, ten bliższy portret, który widzimy tutaj. Na to zdjęcie nałożyłbym preset, który nazywa się Boho. On daje mocno ciepłe kolory i myślę, że do tego zdjęcia akurat tutaj będzie pasował. Natomiast to, co trzeba będzie wyedytować, to na pewno delikatnie oziębimy tutaj kolor, bo on jest jednak troszkę za ciepły. Trochę rozjaśnię całe zdjęcie. Natomiast to, co trzeba byłoby tutaj wyedytować, to myślę, że te drobne niedoskonałości na skórze, przede wszystkim na nosie. No i tutaj Amelia też miała delikatną opryszczkę, więc przejdziemy sobie do Healing. I mamy tutaj właśnie Healing Brush, czyli pędzel korygujący. I jeśli ja zamaluję w tym momencie, akurat zbyt mocno to zrobiłem, będę musiał zmniejszyć wielkość tego narzędzia. Więc jeśli ono będzie mniej więcej tej wielkości, zamaluję sobie właśnie tutaj tę niedoskonałość. Lightroom wskazuje mi tutaj, podpowiada, skąd może skopiować fakturę skóry. No ale ja mu tutaj muszę pomóc. No i teraz wygląda to w ten sposób. Następnie zrobię to samo na nosie. I być może tę jedną zmarszczkę tutaj mimiczną, która pojawiła się na podkładzie, też delikatnie usunę. I przesunę właśnie tę sugerowaną zawartość. I zobaczcie, że tutaj no, jednak ostatnia zmiana nie do końca mi się tutaj podoba, więc chyba tę zmarszczkę po prostu zostawimy i będzie ok. Akurat zmarszczki mimiczne to jest totalnie naturalna sprawa. No i zobaczcie, że to zdjęcie wygląda całkiem fajnie. W oczach brakuje mi troszeczkę blasku, więc użyjemy Selective i następnie dodamy sobie możliwość malowania po tym zdjęciu. I teraz ja zamaluję sobie przede wszystkim tutaj oko, czyli jeszcze raz wybieram Adjustment Brush, czyli możliwość zamalowania czegoś dokładnie pędzlem i zamaluję po prostu tutaj oczy. Następnie wejdę w Light i delikatnie przesunę suwak ekspozycji w prawo. Zatwierdzamy. To jest nasze zdjęcie przed, to jest nasze zdjęcie po. Według mnie jest ciekawiej i fajnie. Przejdziemy do jeszcze jednego zdjęcia. To będą te zdjęcia, które robiliśmy na tej ławce.
Niech to będzie może to zdjęcie, albo to. To mi się podoba. Teraz znowu uruchomimy któryś z presetów, który oczywiście dostajecie, jeszcze raz wspomnę, pod filmem. Włączę tutaj preset Boho, ja go bardzo lubię. Następnie troszeczkę rozjaśnię całe zdjęcie. I zerknijmy przed i po. I zobaczcie, że mając gotowe presety ode mnie, oczywiście moglibyśmy tutaj mówić bardzo długo o tym, co tutaj dokładnie było zmienione, ale wtedy myślę, że te filmy byłyby po prostu za długie, a wgrajcie to po prostu do waszego Lightrooma, zobaczcie, co zostało tam pozmieniane, korzystajcie z nich do woli i cieszcie się ciekawą obróbką waszych zdjęć modowych. Więc ja wam dziękuję bardzo za udział w tym odcinku. Mam nadzieję, że zrobicie niejedną swoją taką sesję. Trzymam za to kciuki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.